Z szacunku do przyrody i z uwagi na czystość Wisły i Sanu, samorządy, stowarzyszenia i wszyscy ochotnicy po raz trzeci włączyli się do akcji wiosennego sprzątania rzek, jaką po raz kolejny zorganizował Fundusz Lokalny SMK. W działania pod wspólną banderą na rzecz poprawy stanu czystości dwóch rzek zaangażowało się blisko 200 wolontariuszy oraz 25 jednostek pływających z terenu Sandomierza, Stalowej Woli, gminy Gorzyce i Baranów Sandomierski. Posprzątali oni brzegi na odcinku od Osieka do Zawichostu na rzece Wiśle oraz na Sanie, od progu wodnego w Stalowej Woli aż do jego ujścia. Świetna inicjatywa, która przetrwała. Myślę, że już wpisała się w kalendarz tych wydarzeń pozytywnych w naszym miejscu. To, co chciałem zaznaczyć, to podziękować tym ludziom, którzy w tą piękną pogodę znaleźli czas, żeby przyjść i pomóc coś naturze, przyrodzie i samej turystyce, a w zasadzie mogliby w tym czasie przebywać czy też z rodziną, czy sprzątać, nie wiem, różne prace prowadzić. Wisła to bogaty zasób, to ornitologia, pejzaż dla obiektywu fotograficznego, teren do rekreacji wodniackiej, historia oraz tradycja. Robi wrażenie o świcie, jak i o zachodzie słońca. O wiele mniejszy zachwyt wywołują jej zaśmiecone brzegi, odpady, które nagromadziły się tu przez zimę. Przedstawiciele władz powiatu tarnobrzeskiego, reprezentanci stowarzyszeń oraz jednostki OSP z gminy Baranów Sandomierski postanowili wziąć się za wiosenne porządki i zadbać o piękno rzeki. Sprzątali Wisłę na odcinku od przeprawy promowej do mostu w Nagnajowie. Chcemy się włączyć właśnie w tą akcję, bo myślimy, że wydaje się nam, że jest to taki bardzo fajny, bardzo potrzebne. Niestety Wisła jest co roku dosyć mocno zaśmiecana i no, ludzie powinni o to dbać, powinni w ogóle nie zaśmiecać, no ale jak już zaśmiecają, to ktoś to musi posprzątać. My jako strażacy chcemy się do tej akcji włączyć i no, jak to strażacy chcemy pomóc. Oczywiście Wisły nie posprzątamy w całości, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Natomiast poprzez taką akcyjność, poprzez taki, można powiedzieć, swego rodzaju happening, chcemy nauczyć tych, którzy odwiedzają te miejsca, mówię o swoich kolegach wędkarzach między innymi, o turystach, czy też osobach, które spędzają czas nad Wisłą, ale nie tylko, i pozostawiają po sobie niestety śmietnik. I to, ten śmietnik jest dosyć znacznie wyeksponowany tutaj w różnych zakolach, w miejscach, gdzie to się osadza. Często właśnie po przypływie wody takie miejsca są bardzo uwidocznione. Ja dużo spaceruję nad Wisłą, stąd też widzę i naprawdę smutne i przykre. No, ale myślę, że rola profilaktyki, edukacji i właśnie takich akcji służy temu celowi, aby było lepiej, normalniej i tak jak należy. Prace porządkowe były prowadzone zarówno z łodzi, jak i z brzegów Wisły. W ramach całej akcji zebrano blisko 500 worków śmieci, które zostaną zutylizowane przez miejskie i gminne zakłady komunalne.